drodzy, to wszystko, co pozostało po byłych właścicielach. Mieszkała tutaj para staruszków, na których po prostu przyszedł czas. Wszystko, co dzisiaj zobaczymy, to pozostałość. W lodówce nadal mamy konserwy, które niegdyś kupił były właściciel. Sprawdzimy, czy jest gdzieś tutaj data. 2020. Konserwy są ważne do 2020. Jednak wiadomo, że konserwy mają bardzo długą datę ważności. Dlatego dom mógł być opuszczony już od bardzo dawna. Tutaj najprawdopodobniej była sypialnia. To widać. Zauważcie, że sufit obniżył się o dużo. Najprawdopodobniej powoli się zapada. Wejdziemy teraz do części kuchennej. Nie jest zbyt duża. Jednak na parę staruszków wystarczyła. Gotowe słoiczki. W szafkach pozostał jeszcze cukier i kilka innych produktów spożywczych. Fasolka, makaron, kasze. Ciekawe, jaka data na zupkach. Być może uda nam się znaleźć kalendarz i będziemy wiedzieć dokładnie, kiedy został opuszczony dom. Kuchenka gazowa. Dobra, przejdziemy do kolejnego pomieszczenia. O, tutaj mamy nawet strych. Zerkniemy za chwilę. O kurde. Nawet meble pozostały. Tutaj najprawdopodobniej był salon. Witam Was serdecznie na kolejnej wyprawie. Tym razem jest to bardzo malutki domek, ale ma coś w sobie. Postanowiłem zajrzeć do niego i myślę, że jest warto. Pamiątki, które pozostały. Trochę szklanek. I talerzy. Ciekawe, z jakiej firmy. Zaraz sprawdzimy. Made in China. To bym się nie spodziewał. Jestem przekonany, że nie przywieźli ich z Chin. Jednak kupili po taniości. Tutaj kanapa i piecyk, tak zwana koza. Wielofunkcyjna, można było również na niej podgrzewać wodę czy inne rzeczy. Szafa,
Widać, że już ktoś opróżniał. Tutaj mamy biżuterię, która pozostała. Ciekawe, czy ubrania zostały jeszcze w szafie. O, coś tam jest. Ozdoby na ścianę. Tutaj krzyżyk. Tu jakaś zwika. O, ale to jest fajne. Wygląda jakby była na kwiatek, choć można by cokolwiek tutaj położyć. Tylko słuchajcie, nie widzę tutaj nigdzie toalety. Tutaj mam jakąś dokumentację. Nigdzie nie widać toalety. Czyżby mieli tutaj wychodek? Kto wie? Spróbujemy zajrzeć na górę teraz. Tylko nie wiem, czy podłoga jest na tyle stabilna, żeby po niej chodzić. Ostatnio mam pecha jakoś. Rzadko mi się trafiają normalne miejsca do eksploracji. Schody pode mną strzelają. O, mamy tutaj kosę spalinową. Ciekawe, czy jest dobra. Jestem przekonany, czy można tu chodzić. Nie wygląda zbyt ciekawie. Dlatego nie będę tam dalej chodził. Kolekcja jakichś romansideł chyba. Harlekiny, o proszę. Jest ich kilka tutaj. Coś jeszcze mamy? Nie, to są drzwi wyjściowe. Tak jak wspominałem, domek jest bardzo malutki i nie ma za bardzo co nagrywać. Ale też nie jest pusty. Coś po sobie zostawili byli właściciele. Minęliśmy jeszcze franie, naszą starą franie. Czy talerzyki również Made in China? Nie mają żadnej firmy. Made in Luxemburg. O, z Luksemburga miska.
Cóż, moi drodzy, tutaj zakończę eksplorację. Jak widzieliście, domek jest naprawdę malutki, więc nie mogłem wam zbyt wiele pokazać. Ale myślę, że warto było tutaj wejść, zobaczyć kawałek historii. Niestety para staruszków, która tutaj mieszkała, umarła. A najprawdopodobniej dom przeszedł na Skarb Państwa, bo jeżeli byłaby jakaś rodzina, spadkobiercy, myślę, że zainteresowaliby się tym domkiem. Niestety tak się nie stało. Dom popada w coraz większą ruinę. Niebawem już nic z niego nie będzie. Zobaczcie sami. Dom pęknął w pół. Myślę, że inwestycja w tą budowlę nie byłaby opłacalna. Dlatego losy tego domu są przesądzone. No nic, ja uciekam. Widzimy się oczywiście znów za tydzień w piątek. Ja już uciekam powoli. Mam nadzieję, że film się podobał. A my się widzimy znów za niedługo. Na razie, trzymajcie się.